dzisiejszym dniu zagraliśmy mecz z Łobzonką Wyżysk. Bardzo wymagający przeciwnik. No, zagraliśmy fajne spotkanie, można powiedzieć. Parę było fajnych sytuacji. Po przerwie prowadziliśmy 1-0 po strzale Pawła Kędziory. Fajny strzał, taki niespodziewany. Michał Lenartowicz podwyższył na 2-0. I pod koniec meczu no, przypadkowy faul, można powiedzieć, no, 10 minut do końca i tracimy bramkę na 2-1, robi się nerwówka i mamy, i przeciwnicy przydusili, mieli 200% sytuację, piłka z linii bramkowej, nie, cudem wyszła na aut rożny, no i tak jeszcze na koniec mieliśmy sytuację, znowu Michał Lenartowicz miał 100% sytuację sam na sam, nie strzelił, no ale tak dowieźliśmy ten wynik do końca, no cieszymy się, że wreszcie się udało wygrać te dwa mecze, 6 punktów. Pewne to 6. miejsce w środku tabeli, tak jak zakładaliśmy. No, następny mecz mamy bardzo ciężki, jedziemy do Jastrowia na ciężki teren. Wiadomo, że Jastrowie na wiosnę jest najlepszą drużyną, najlepiej grającą, tak można powiedzieć.